Hej załogo! Ja jestem Bosman Dorian, a ja jestem Bosman Oliver. Zapraszamy was do współtworzenia teatralnej przygody. Dorian, wiesz czym jest animacja? Animacja? Animacja to jest taka sztuka, która pozwala aktorom, lalkarzom ożywiać lalki i rekwizyty. Na przykład dzięki animacji w naszym spektaklu wieloryb wygląda jakby naprawdę pływał pośród fal, a nasi bohaterowie zachowują się jak prawdziwi ludzie. O, a wiecie, że mamy jeszcze jedną sztukę w naszym spektaklu? Jak to, jaką? Nazywa się imitacja. Konkretnie imitacja dźwięku. Jest to już sztuka nieco zapomniana, wypchana przez nowoczesne technologie, a polega ona na tym, że za pomocą różnych przedmiotów, wynalazków, urządzeń imitujemy dźwięki z naszego życia. Zresztą chodź, pokażę ci. Dobra. Patrz. No, słuchaj tego, co to jest? To jest wiatr. Dokładnie. A to? Okej, okay, no. To są fale. Dokładnie tak. A to jest? Ja chcę to zobaczyć. Co to jest, no? Burza. To jest burza. Co ja tutaj jeszcze do ciebie mam? O, to jest super. Powiedz mi, co to jest. Ale nie wiem, co to jest. No, wsłuchaj się uważnie. To jest wieloryb! Tak! To jest pieśń wieloryba! To jest fajne, ja nie wiem. Mam dla ciebie jeszcze... W całym spektaklu? Tak, w całym spektaklu. Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Posłuchaj tego. To są mewy. To są mewy. Dokładnie tak. A więc, skoro wiemy już, czym jest animacja i wiemy już, czym jest imitacja, możemy rozpocząć nasz rejs. A więc znajdujemy się teraz... Nie. Najpierw musimy powiedzieć o zasadach. A no tak, oczywiście. Zasada numer jeden. Musimy zawsze słuchać kapitana i bosmana. Tak jest. Zasada numer dwa. Musimy być bardzo uważni, otwarci i zaangażowani. Tak jest. Zasada numer trzy. Musimy być odpowiedzialni za siebie nawzajem. I najważniejsza zasada czwarta. Musimy dobrze się bawić. Tak. To teraz jeszcze musimy być przecież... Musimy się połączyć z morzem. Musimy być jednością z morzem. Ale po co? Jak to po co? Żeby być przygotowany na to, co będzie. No okej. Okay. No, to teraz zrobię dla was pewną zabawę. Dzieciaki, połóżcie się na plecach i zamknijcie oczy. Gotowi? Dobrze. Teraz wyobraźcie sobie, uruchomcie swoją wyobraźnię i wyobraźcie sobie, że jesteście kroplą w fali. Fala wami powoli kołysze. Kołyszecie się na fali, ale nagle zrywa się silny wiatr. Miota wami, fale stają się coraz wyższe i wyższe, a wy latacie, wybija was w powietrze i spadacie wprost na gorący piasek. O, jaki gorący, zaczynacie wysychać. I nagle zaczynacie parować. Unosicie się 1 metr do góry, 2 metry, kilometr, lecicie do chmur, wsiąkacie w chmurę i stajecie się deszczem. Nagle gwałtownie zaczynacie spadać w ziemię. Wbijacie się w nią, wsiąkacie w ziarenko. Jesteście teraz ziarenkiem. Ziarenko zaczyna rozkwitać. Puszczają pierwsze pędy. Przebijacie się przez ziemię, wyrastacie na powierzchnię. Stajecie się najpierw małą gałązką, potem krzaczkiem. Jesteście drzewem. Wielkim, potężnym drzewem. Macie potężne gałęzie, potężne konary i wielkie, rozłożyste korzenie. Ale nagle znowu zrywa się wiatr i znowu wami... Trząsa i szaleje, i burza, i wszystko. Wy myślicie, że zaraz się połamiecie, ale burza przechodzi. Przychodzi słońce, pozwalacie się otulić jego ciepłym promieniom. Zaczynacie rozkwitać. Rozkwitacie, pojawiają się pierwsze owoce. Owoce stają się coraz większe, coraz bardziej dojrzałe. W końcu spadają na ziemię i się budzicie. I jak? Zrelaksowani.
No to super, bo wszystkie ręce na pokład! Przeżyliśmy właśnie okropną burzę, a dookoła zaczęły krążyć głodne i wielkie rekiny. Krąży taka legenda, że marynarze potrafili je kiedyś odstraszyć za pomocą rytmu i tańca. Może my też byśmy znaleźli jakiś wspólny rytm, co? To może jakiś taki prosty, taki na przykład... Średnio to pomaga, to może mocniej. Nie, to może ciszej? Może szybciej? Może z klaśnięciem? Nie wiem, jak to działa na rekinę, ale my się bawimy coraz lepiej. To może jakiś odgłos paszczowy. Hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho! A może wy coś zaproponujcie? Jakąś melodię? O, tak, bardzo dobrze. O, tak. Tańczymy. Bardzo dobrze. O, to się chyba zaczyna dziać. Jeszcze jedną melodię. Jeszcze jedną. O tak, dzieje się. Przepędzamy je. Sio, stąd rekiny, powiedzieliśmy wam. Sio, stąd. Sio. Okej. Brawo, załogo, jesteście bardzo, bardzo dzielni. Udało nam się. Możemy wreszcie kontynuować nasz... O! Lot na horyzoncie! Gdzie? Tam? Ej, ale to nie jest wyspa, tylko wielka góra śmieci. Co? O, nie dosyć, że obrzydliwie wygląda, to jeszcze obrzydliwie śmierdzi. Co my z nią zrobimy? To jest problem ekologiczny. A co to jest właściwie ekologia? Ty nie wiesz, czym jest ekologia? Wiem. To w takim razie powiedz. Ekologia to jest... taka nauka... No mu. O domu. O domu. O domu. Co ty jesteś tłumaczem z greki? Ja na przykład mogę powiedzieć, że ekologia to jest taka nauka o budowie i funkcjonowaniu przyrody. Wiesz co? Tak to my się chyba niczego nie dowiemy. No chyba nie. Może zapytamy Iziego, co on o tym myśli. Opowie nam, czym jest ekologia i dlaczego to jest takie ważne. Możemy zapytać. Zapytajmy. No ekologia to jest taka nauka o przyrodzie i o tym, jak funkcjonują w niej ludzie. No i w sumie zwierzęta też. Ale ta góra śmieci to jest dzieło tylko ludzi. Tak, my nieraz ją mijaliśmy podczas naszych rejsów. Chodzi o to, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za zanieczyszczanie wody, ale również taką samą sytuację mamy z powietrzem i z lasami. A czy jest jakiś sposób, aby to wszystko naprawić? No tak, przecież można na przykład segregować odpady. To się nazywa recykling. Chyba recycling. Recykling czy recycling, jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, żeby nie wyrzucać wszystkich śmieci do jednego worka, ale segregować, żeby oddzielnie pakować metale i tworzywo sztuczne, oddzielnie szkło, oddzielnie papier. No, wtedy ziemia będzie zdrowsza. Tak, i można jedzenie nosić w wielorazowych pojemnikach. I można też nie używać sztućców plastikowych, tylko mieć takie nosidełko na własny widelec albo nóż. I butelki metalowe nosić ze sobą, żeby tych plastikowych nie kupować. No i nigdy nie używać tych słomek plastikowych, tak! I na zakupy można jeszcze z własną torbą chodzić, taką materiałową najlepiej. I na spacerze jak się jest, to żeby podnosić śmieci i wyrzucać do kosza. Żeby w ogóle nie śmieci! Dokładnie! Ej, chłopaki, a wiecie, że... Z śmieci, z odpadów można zrobić naprawdę fajne rzeczy. O tak. Na przykład z kartonu można coś zbudować, a z ryżu i z butelki można zrobić instrument. Załogo, jesteście genialni. Mam pomysł. A może byśmy wyłowili trochę tych odpadów i coś z nich zrobili? Świetny pomysł.
Tak, zróbmy z nich coś! Dobra. To co my tutaj mamy? Mamy trochę plastikowych butelek, chyba po kawie, jakieś łyżki, sznurki, więcej butelek. O, mamy taśmę nawet sprawną, jakąś płytkę CD i słomki, tak, no. Co z tego można zrobić? Wiem. Zróbmy z tego prototyp jakiegoś... jakiejś maszyny do oczyszczania świata ze śmieci. No, ale co to jest prototyp? To jest takie, wiesz, pierwszy model jakiegoś urządzenia albo wynalazku. Okej, okay. To proszę, ja zrobiłem. O, ale co, już? No już jest. To jest moja maszyna. No. To ja też już. I co to jest? To jest zgarniacz odpadów 3000. O proszę, tutaj ma takie łopatki. I nimi zgarnia odpady, one wpadają tutaj i wtedy tam są przetwarzane na deski kompozytowe, które potem można wykorzystać na przykład do budowy molo. A tutaj ma panele słoneczne i tutaj ma taki wiatraczek, to jest energia słoneczna i energia wiatrowa, o. I ma odnawialne źródła energii. Widzisz, jaki zrobiłem? Wspaniałe. A to moje to jest mega super hiper ekstra filtrator 5000 i on tutaj tymi rurkami zbiera ropę, która na przykład się rozlała po oceanie i, tak. I tutaj się filtruje i ta ropa zostaje w środku, a tutaj tymi rurkami tylnymi wypluwa do oceanu już wodę czystą. Super. Fajnie było, nie? No tak, z taką załogą? Przecież to można każdą morską przygodę przetrwać. Załogo, spisaliście się na medal. A jeśli coś wymyśliliście też i chcecie się tym podzielić z resztą załogi, to wyślijcie nam zdjęcia na adres teatr@teatrgdyniagłowna.pl albo oznaczcie hashtagiem AHAP jako przygoda. My niestety musimy już kończyć. No, rejs nasz dobiegł końca, niestety. To na cześć załogi, baczność, hip hip, hura! Spocznijcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.